Witam serdecznie. Moment prawdy, odcinek 19. WTF. Muszę dać głośniej. Tak, tak, full. Tak jest za 1000 zł. Cicho! Co? Co? Moment prawdy. Wow. Moment prawdy. Przypadkowych pytań. Proszę Państwa, nie wierzę. Czy wyłącznie jedno krzesło, uczestnik i zadający. Dobra, przewiniemy. Czacza kłamstw, a następnie... Dobra, pokażcie. O, dobra. Zobaczmy. Joanna Konieczna ma 43 lata. Aha. Mieszka w Warszawie. Ma 12-letniego syna i 6-letnią córkę. No. Choć Joanna z wykształcenia jest informatykiem, to zajmowała się już polityką, dziennikarstwem, a od kilku lat psychologią praktyczną. W wolnym czasie czyta, słucha muzyki i pisze opowiadania. Wszystko robi. Przed programem poddaliśmy Joannę badaniu z użyciem wykrywacza kłamstw. Maro Teminar, dziękuję za Prima. Martyna Wil, dziękuję za Prima. Zarejestrowanych podczas badania wiemy, kiedy kłamała, a kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą. No nieźle. Zadaliśmy jej ponad 100 pytań, z których do programu wybraliśmy 21. Dobra, dawaj. Idzie, kurwa. Joanna Konieczna, witamy cię serdecznie. Brawo! Proszę tutaj o brawa dla tej postaci. Zapraszam. Jak samo poczucie? Dziękuję, może być. No. Fotel nie uwiera? Nie. Nie uwiera pani Podobno w dupę? Najbardziej gorący fotel w całej Polsce. Podobno, chociaż ja już nie na niejednym gorącym siedziałam. Oglądałaś? Kurwa, na jakim gorącym pani siedziała? Czy zagrasz koncert w Elblągu? Chyba nawet wszystkie. Zobaczymy. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w momencie prawdy? Jest to rodzaj pewnego eksperymentu, który robię na sobie samej. The fuck? Jaki eksperyment pani robi na sobie? Co pani co pani mówi? Pracuję z ludźmi, pomagam im w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. I wiem, że najistotniejszą tak naprawdę rzeczą przy tej pracy jest prawda, którą mamy w sobie. Aha. Dotarcie do niej nieraz jest bardzo trudne i zajmuje lata. Jakbyś mnie cytowała? A nie cytuję. Wariograf? Dobra, to jest jakaś... Ona jest dziwna w chuj. No, urządzenie do... Wykrywacz kłamstw, tak to tak nazywamy. Po raz pierwszy miałaś do czynienia z tym urządzeniem? Tak. Czy myślisz, że na wszystkie pytania głębokie odpowiedziałaś myśli zgodnie z prawdą? Czy nie masz co nie, do tego wątpliwości? Nie, na pewno nie. Tym bardziej, że się zbyt długo nie zastanawiałam nad odpowiedziami. Mm-hmm. Jestem prawie pewna, że ileś tam razy skłonąłam. O, proszę. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, tym bardziej, że... Pierwszy raz z urządzeniem? Bliscy. Ciekawe. Znajmy ich. O, bliscy. Marcin, mąż Joanny. Okej. Okay. Napisałem ostatnio do ciebie w Donatę w sprawie zostawienia cyfrowego. Witamy, Urszulo. Napisałem do ciebie doma instalacyjne, ale nie odczytałeś. Mam na imię Roman i jestem przyjacielem Joanny już od chyba 15 lat, a więc najstarszy stażem. O proszę, najstarszy stażem, witamy. Zasady naszego programu. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie jest 6 pytań. Jeśli odpowiesz zgodnie z prawdą, wygrasz 5000 zł. W drugim etapie Roman, przyjaciel, jedno pytanie mniej, 5 pytań, do wygrania 15 tysięcy. Kolejne etapy to jedno pytanie mniej, coraz więcej pieniędzy. Po 15:30, 75, 125 i 250 tysięcy. Karolin, dzięki za miesiąc. Rozumiem, że tyle chciałabyś wygrać. Ruchaciel? Myślicie, że ruchaciel? Nie! Jakbyś wygrała nie ma to... Opcji. To bym wydała. Czy możemy rozpocząć pierwszy etap gry? Tak, już rozpocznijmy. Jesteś gotowy? Jezu, jak się piekli! Przypomnę, 6 pytań do wygrania 5000 zł. Romansias. Jaki jest twój pomysł na życie? To już to nie jest pytanie konkursowe. Jaki jest twój pomysł na życie? Czy to nie jest pytanie konkursowe? Nie, no tak, masz rację, kurwa, mogłoby być. Te moje pomysły na życie to się parę razy już zmieniały, zwłaszcza Kajos, zawodowo. Dzięki za Prima. Ale na teraz priorytetem są dla mnie rodzina, dzieci. Tak, ale z wykształcenia jesteś... Informatykiem. Ale już od ładnych kilku lat pracuję jako trener i coach, trener rozwoju osobistego i biznesu. I chyba to jest mój pomysł na życie. Pytanie pierwsze. Kurwa. Czy pomyślałaś, że nie masz wystarczających kwalifikacji, by uczyć innych rozwoju osobistego?
No, dawaj, kurwa! Matce, masz wystarczających kwalifikacji, by uczyć innych rozwoju osobistego. Tak. Czyli kurwa jest fejkiem jebanym. Nie potrafi nikogo kurwa uczyć, i ona tak, nie mam kwalifikacji. Prawda. Praca skoro marzeń. Tak, to czy próbujesz to zmienić? Cały czas. Po pierwsze kończę odpowiednie szkoły w tym kierunku, a jedną, czyli szkołę trenerów, teraz szkołę coachów, a jedną z rzeczy, na które wydam ewentualną wygraną, to będą studia psychologiczne wreszcie. Mhm. Pytanie drugie. No proszę, ambitna kobieta, tak? Czy naprawdę wierzysz w skuteczność metod, których uczysz na swoich szkoleniach z rozwoju osobistego? Tak. O, jak odpowiedziałaś. Ta bo... odpowiedź to... Czym się różni coach od trenera? No, że jedno jest po angielsku, drugie po polsku. Prawda. I lepiej brzmi. Czarny biskup, dzięki za 6 miesięcy. Czy masz wielu, mówi się, klientów, pacjentów? Klientów. Ja nie leczę ludzi, tylko pomagam im rozwiązywać problemy. Czyli klient. Na pewno chciałabym mieć jeszcze więcej, ale powiem tak, mam wielu wiernych klientów, czyli ludzie do mnie wracają. Oj, coś myślę, że po tym programie stracisz. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że prowadzenie treningów terapeutycznych to przede wszystkim świetny sposób na wyciąganie pieniędzy od naiwnych? Absolutnie nie. Ta, jasne, kurde. Jebana manipuluje. Ta odpowiedź to... Bruh. Kłamstwo. Ja pierdolę! Nie wierzę! O kurwa! Jaki speedrun! Nie wierzę! Kurwa, nie wierzę! O kurwa! Nie wierzę w to! Myślę, że prowadzenie treningów terapeutycznych to przede wszystkim świetny sposób na wyciąganie pieniędzy od naiwnych. Absolutnie nie. To wie! Ta odpowiedź to... Absolutnie nie! Kłamstwo. Jaki kurwa rej! Ja pierdolę, stary, nie no! Tak, co kurwa, ja byłem twoim klientem! No i już, straciła wszystkich swoich kurwa klientów, no. I tyle. Ja pierdolę, on wygląda jak ta emotka, stary, tego, ten taka twarz, kamień na twarz taka. Słucham? No kurwo, słucham! Co? Kurwa, cała kariera jej przed oczami, stary, spierdoliła, właśnie mówi tak. Jezus, co ja odjebałam? Ja pierdolę, nie? Ona kurwa nie dowierza, a on mówi, kurwa, co ja odjebałam? Całe życie, całą karierę rozjebałam sobie właśnie. Tak wynika z analizy twojego badania na wariografię. Ale to niemożliwe. Widocznie. Ale to niemożliwe, clueless. Nie wiem, ja nie jestem specjalistą, ale być może gdzieś pod świadomości taka myśl zaistniała. Nie wierzę w to. Ludzie, to jest koniec, nie wierzę w to. Nie umiem ci tego wytłumaczyć. No, taki był wynik wiem. Badania na wariografię potwierdzony przez naszych specjalistów. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. No i tyle, nie? Ja pierdolę, nie? Wykryw się, a ale kurwa speedrun. Na które z nich muzyka go głacza. Jolanta Jamborska ma 45 lat. Mieszka na Wyspie Wolin. Prowadzi własną firmę, ale przede wszystkim pisze książki. Rozwiedziona. Ma 23-letniego syna. W wolnych chwilach zajmuje się ogrodem i zbiera doświadczenia, które z pasją opisuje. Przed programem sprawdziliśmy prawdomówność Jolanty, bingo, dzięki za 3 miesiące. Wykrywaczem kłamstw. Zadaliśmy jej ponad 100 pytań. A dzięki dokładnej analizie wyników badania, wiemy, kiedy mówiła prawdę, a kiedy kłamała. Dziś w programie ponownie odpowie na 21 z nich.
Przed nami osoba, która ma odwagę wyznać prawdę przed publicznością, swoimi bliskimi i samą sobą. Prywatny Instagram? A, no to pewnie jakiś fake. Albo, nie wiem. Jolanta Jamborska. Witamy, witamy! Witamy serdecznie. Chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę rozpoczęli od pewnego cytatu. Człowiek kłamał, kłamie i będzie kłamał, a kłamstwo i oszustwo w codziennych kontaktach międzyludzkich jest tak obecne, jak chleb powszedni na naszym stole. Poznajesz? Coś mi to mówi. Jest to cytat z mojej książki pod tytułem Łgarze. No proszę. Dużo napisałeś książek? Marek, dziękuję za Prima. Zielasz, dziękuję bardzo za Prima. Oprócz tego pracuję nad kolejną książką pod tytułem Telefon, równie atrakcyjna jak pozostałe. Domyślam się. No proszę. Jakiego rodzaju jest to literatura? Co piszesz? Piszę o ludziach, których losy mogą wzbudzić jakiekolwiek refleksje, które przyczynią się do kształtowania charakteru i doskonalenia osobowości. Czy jest tam również twoje życie? Częściowo tak, ale nie zdradzę sekretów. Raczej ostatnio, jak mogę się zaprezentować jako grafik? Ja na razie nie szukam, wiesz? Możesz wytłumaczyć, jak osoba, która jest autorką takiego oto zdania. Kłamstwo jest nam tak bardzo potrzebne w życiu, jak powietrze do oddychania. Dlaczego zgłasza się do programu Moment Prawdy? Piraci z Karaibów? Trochę ma taki piracki drip, co? Troszeczkę ma taki piracki drip. Paradoks. Czasami tak bywa, że ludzie robią różne rzeczy i nie potrafią tego wytłumaczyć. Będziesz dziś mówić prawdę? Z pewnością tak. A jak było w czasie badania na wykrywaczy kłamstw? Duże nerwy? W sumie jestem taką osobą, która wszystko przeżywa, także w moim wieku już raczej człowiek się denerwuje nawet takimi banalnymi sprawami, ale myślę, że dałam radę. Miałaś problemy z niektórymi pytaniami? Owszem, były niektóre bardzo niedyskretne, że tak powiem. Niektóre takie, które... Ubrała pani seks ze sąsiadem? Ale taki to jest program. Dokładnie tak. Razem z tobą są twoi bliscy. O, poznajmy ich. Kto jest twoim bliskim? Dobry wieczór, mam na imię Rafał, jestem Jolisynem. Okej. Karolina Szymczak, dziewczyna Rafała. Witamy. Dobry wieczór, Piotr. Jestem przyjacielem Joli. Przyjacielem. Ciekawe. Dobry wieczór, Ania. Przyjaciółka Joli. Kurwa, czemu teraz cztery osoby? Zawsze są trzy, nie? O tym, że niektóre z pytań mogą dotyczyć również was. Tak. Jesteście na to przygotowani. Damy radę. I będziecie Jolę tutaj wspierać i pomagać ile się młody da. Też pirat? Nie, młody wygląda jakby był kurwa DJ-em w jakiejś stacji kurwa lokalnej i robił streamy na fotka.pl z DJ-owania. Super, bardzo się cieszę. Był tak, jazda. W górę. Możemy rozpocząć pierwszy etap gry? I przyjmuję, kurwa, pozdrowienia na gadu i tlen. A jego mail to jest mocny zawodnik 69 małpa buziaczek.pl. DJ... 1000 złotych do wygrania. Dlaczego zdecydowałaś się, dlaczego piszesz? Dlaczego zdecydowałaś się pisać książki? Być może dlatego, że wychowałam syna, osiągnęłam jakieś minimum w swoim życiu, a nie jestem taką osobą, która lubi się nudzić, bo to... Jola dominuje tego przyjaciela, ty wygląda jakby wyszedł pierwszy raz bez obroży i kagańca. Trochę tak, taki niepewny siedzi, nie? Pytanie pierwsze. Czy w którejś ze swoich książek opisałaś sekret przyjaciela, choć przysięgałaś, że nikomu o tym nie powiesz? O kurwa. Nie. Ona ta odpowiedź to... Kłamstwo. Gigoczot. Prawda. O, dotrzymała. Trzymała tajemnicy. Szosty, dziękuję za 2 miesiące. No tak, ale pisarze powinni... Autorzy powinni pisać wyłącznie prawdę. A czy są takie rzeczy, które... o których nie chcesz pisać w swoich książkach? Oczywiście są granice, również pisarstwa. Uważam, że nie można naruszyć czyjejś prywatności.
Dlatego staram się właśnie pisać bezosobowo lub historie takie, które nikomu nie zaszkodzą. Pytanie do Rafała. No. Czy na co dzień twoją mamę stać na szczerość, naprawdę? Mhm. Znaczy, zawsze rozmawialiśmy szczerze, nie było z tym problemu. Tak, zawsze. No, nie zdarzyło się, żeby coś ukrywała, czy też nie szczerze. Wobec innych ludzi? No, jak najbardziej. Pytanie drugie. Czy wróżąc zdarza ci się okłamywać ludzi, dla których stawiasz karty? Tak. O, ta, proszę, kurwa. To... No i chuj. Prawda. O! Wiciu Cholerak, dzięki za prima. Wróżenie, kiedy... Jak najbardziej. Wróżbita musi być również dobrym psychologiem. Nie wszyscy ludzie są dojrzali psychicznie i emocjonalnie do tego, że tarot nie jest wyrocznią. Czasami muszę troszeczkę zmienić interpretację, żeby nie wyprowadzić ich na manowce, bo za bardzo ulegają sugestii tarota. Czy sama odwiedzasz wróżki? Tak. Pytanie trzecie. No nieźle. Czy oddałabyś 10 lat swojego życia, gdybyś mogła wreszcie spotkać wymarzoną miłość? O proszę. No powiedz. Tak. Ta nieszczęśliwa. To... MW Spizduś, dzięki za 2 miesiące. Prawda. Popełniłem błąd oglądając Evrona. Wybaczysz? Tak trudno znaleźć tego jedynego. Synu marnotrawny, witaj. Gdybym go znalazła, to z pewnością bym to czuła. Miłość jest taką dla mnie najważniejszą sprawą, najbardziej istotną, za którą wszyscy powinniśmy podążać. Regeneruje nas, uskrzydla. Regeneruje? Tak, tak uważam. Jest najcenniejszym skarbem, czymś, za czym właśnie powinniśmy podążać. Pytanie czwarte. Czy zrezygnowałabyś z prawdziwej miłości, gdyby okazało się, że twój wybranek jest żonaty? O! Oj! Będzie RDR 2 RP? Myślę, że nie. Tak. Okej. Okay. Myślałem, że powie, że ta nie. Odpowiedź to... Kuba Sosu, prawda. Dzięki za 2 miesiące. No to już wiemy, że nie może być żonaty, a jaki powinien Janome, być. Janome, dziękuję za 2 miesiące. Wiesz, ten program ogląda parę milionów ludzi. No chodzi o to, że wiecie, tam było pytanie o to, czy ona jakby znalazła miłość swojego życia i okazało się, że on jest żonaty, to czy odpuściłaby? Ona powiedziała, że tak. No czyli się zachowała w porządku, tak? Przede wszystkim odpowiedzialny. Że nie uwodziłaby mężczyznę, który jest żonaty. Przynajmniej na początkowym etapie. Co to znaczy powściągliwy? To znaczy, żeby dał mi troszeczkę czasu, żebym mogła się do niego przyzwyczaić, zanim przejdzie do jakichś tam następnych etapów. Ponieważ jestem trochę staroświecka i niestety nie radzę sobie z tym. A których etapów boisz się najbardziej w tym przechodzeniu do następnych etapów? Jestem taką osobą, która potrzebuje troszeczkę czasu, żeby iść z mężczyzną do łóżka. O proszę. Okej. Okay. Szanująca... Na razie pytania nie są zbyt trudne, ale takie mogą się zdarzyć. Moje granice, oczywiście. Będzie pytanie, na które nie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi. Dla was jest przycisk bezpieczeństwa. Szybko wstajemy, przyciskamy i ja wycofuję to pytanie. Czyli nie, ma nie MILF? Nie no stary, ale to nie jest MILF, skrót od MILF, to nie jest, to nie to oznacza. W miejsce tego pytania jest inne, po prostu inne. Może być MILF również... to jest skrót od... Dobra, nie będę rozwijał skrótów, bo to są dzieci. Trudne albo trudniejsze. Z tego przycisku możecie skorzystać. Man, I love fishing, kurwa. Uwielbiam ryby. Stać raz w ciągu całego programu. Piszesz książki, ale tak naprawdę źródłem twojego utrzymania jest coś innego. Tak, utrzymuję się z wynajmu nieruchomości. Man, I love Fortnite. Czy wynajęłabyś mieszkanie samotnej matce, wiedząc, że nie stać jej na płacenie czynszu? Czekaj, co? Że nie stać jej... Czy wynajęłabyś mieszkanie samotnej matce, wiedząc, że nie stać jej na płacenie czynszu? Na płacenie czynszu. Nie. Tak. O kurwa. Będzie RDR. Ta odpowiedź to... Dobra osoba z niej? Taka hojna? Prawda. Proszę!
słuchajcie. Za darmo by wynajęła. Dostałaś duże brawa. Należą ci się tym bardziej, że twoja odpowiedź została potwierdzona wykrywaczem kłamstw. Gratulacje. Piotrze, ty wynajmujesz mieszkanie od Joli, z tego co wiem. Zgadza się, mieszkam już od paru lat. Potwierdzone zostało, potwierdzam. Co możesz o Joli za 3 miesiące? Jaka ona jest? Potrafi się odnaleźć tam, gdzie jest potrzebna i potrafi dojrzeć tą potrzebę, którą nawet człowiek nie musi jej zdradzić. Ona tak, no tak właśnie ci kazałam mówić, kurwa. On serio na smyczy chodzi. Nie wierzcie mu. I wyłuskać tą właściwą. Wyłuskać? Dziękuję. Przed nami pytanie szóste, ale tego pytania nie zadam ja. Mam dla ciebie niespodziankę. To pytanie zada kto inny. Zapraszam. O kurwa, dość specjalny. Proszę się przedstawić, powiedzieć, kim pan jest. Moje nazwisko Ryszard Łaszkiewicz. Jestem lokatorem. Jednym z lokatorów obecnej tutaj pani Joli. No obecnym czy byłym? Obecnym. Obecnym. Proszę o zadanie. Co kurwa? Pytanie. Czy kiedykolwiek grzebałaś w rzeczach swoich lokatorów pod ich nieobecność? Kiedykolwiek... Nie. A i chuj, koniec. Dziękuję. Dziękuję. No i ta koniec. Odpowiedź to... I koniec, kurwa. Prawda. No! Dobra kobieta. Dobry człowiek z niej. A nie kusiło cię nigdy? Czy nie było... takiej potrzeby? Znaczy, taka święta do końca to też nie jestem, bo czasami zaglądałam i patrzałam, co kto na przykład ma w pokoju, czy porządek panuje w nim. Natomiast rzeczy osobiste to już uważam, że to jest zakłócanie jakiejś prywatności. Także jest granica tego wszystkiego. Czyli kontrolowanie... Tak, tak ogólnie może taki, żeby sobie... A to wypada? Wypada zaglądać? Nie wypada, to na pewno jest bardzo nieładne z mojej strony. Zachowanie podłe. Aczkolwiek czasami chcę wiedzieć, jacy ludzie u mnie mieszkają. Mniej więcej po tym, jak mają w pokoju, po wnętrzu, po wystroju. Czyli chcesz ich kontrolować? Nie, to jest za duże słowo. Po prostu piszę książki. Piszę książki i tam po prostu wpierdalam motywy prywatne lokatorów. Zawsze jakoś zbierać jakieś doświadczenia, czerpać skądś źródło. Szukasz usprawiedliwienia dla siebie teraz? Być może tak, ale nie grzebałam, tak? Umówmy się. Absolutnie masz rację. To było szóste pytanie, zakończyliśmy pierwszy etap, wygrałaś 5000 zł. Brawo! Brawo, brawo. Gramy dalej? Tak. Drugi etap to 5 pytań do wygrania 15 000 zł. Pytania oczywiście będą trudniejsze. Decydujesz się? Tak. A zatem rozpoczynamy drugi etap. Rafał, chciałem ciebie zapytać. Jola to bardziej mama czy bardziej przyjaciel? Dwa w jednym. Taki miks. Gdybyś krótko w zależności zechciał, od potrzeby. Gdybyś krótko zechciał opisać wasze wzajemne relacje. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli potrzebuję wsparcia takiego typowo rodzinnego, porady matki, no to zawsze mogę na nią liczyć, ale jeżeli trzeba porozmawiać tak kompletnie na luzie, jak z kolegą nawet, czemu nie? What? Pytanie siódme. Czy wraz ze swoim przyjacielem Piotrem obgadywałaś dziewczynę swojego syna Rafała? O kurwa. Jola, przyznaj się. Bez bicia. Jola! Tak. No nieźle, kurwa. Ta odpowiedź to...
No nieźle, nienawidzi jej, biedna. Prawda. Ale myślę, że to jest taki fakt, że no, jakby no wiecie, wasi rodzice na pewno rozmawiają, to nie musi być coś negatywnego, po prostu rozmawiają o tym, z kim się spotykacie, nie? No na pewno, to jest takie oczywiste raczej, nie? Spodziewałem się. Każda ma tego ogromny, myślę. Jak najbardziej się spodziewałam tego, wiadomo, że każda matka rozmawia na te tematy ze swoimi bliskimi. Tym bardziej, że Piotrek jest jej przyjacielem, więc... No. Okej. Okay. To nie była nie wiadomo jaka wielka obmowa, może odnośnie ubioru, fryzury, takie po prostu banalne sprawy. Karolina jest idealną kobietą, także nie było to naprawdę nic wielkiego. Pytanie ósme. Idealną. Czy w głębi duszy uważasz, że dziewczyna, z którą obecnie spotyka się twój syn Rafał, o, kurwa, nie jest dla niego wystarczająco dobra? Bije cię, kotek. Akurat teraz. Tak. O kurwa, tak powiedziała. Ja pierdolę, a w ogóle powiedziała, że jest idealną kobietą. Ja nie uważam. Prawda. Prawda. Czego Karolinie brakuje? Jaka powinna być ta idealna dziewczyna, twoja przyszła synowa? Karolina jest wspaniałą kobietą, tak jak wcześniej powiedziałam, tylko nie posiada pewnych dwóch cech, które uważam, że powinna mieć jako moja przyszła synowa i żona Rafała, ponieważ znam go bardzo dziękuję dobrze. Bardzo. Ale kurwa, czemu ta baba przypomina z twarzy Natsu? Nie chciałabym tego tutaj sprzedawać na łamach. Ta czy tamta? Telewizji. Rafał, jakie jest twoje zdanie? Ty, trochę tak, kurwa, taką starszą Natsu. Stara Natsu, starsza Natsu. Mama wybiera, decyduje, co jest dla ciebie dobre, co niedobre. Czemu każdy, kto jest w tym programie, jest albo super miły i fajny, albo jest turbo śmieciem? Nie wiem, ej, trochę jest coś w tym, masz rację. No ale wydaje mi się, że mimo wszystko no matka dla syna jest jak najlepiej, tak więc zawsze gdzieś tam coś jeszcze znajdzie i jeszcze by chciała lepszą i jeszcze lepszą, jaka by nie była, no choć jest idealna i tak, to jeszcze zawsze by tam tylko jeszcze chciała ją wyśrubować mną, jakoś. A nie... Ale choć to moja dziewczyna. Jest okej, okay, super jest. Pytanie dziewiąte. No i tyle, wyjaśnili czy matkę. Kiedykolwiek mówiłaś nieprawdę na temat dziewczyny swojego syna Rafała tylko po to, by z nią zerwał? O kurwa. O kurwa. To ciekawe. Seria pytań odnośnie nas. Nie. Nie? Ta ciekawa odpowiedź to... Ciekawa odpowiedź. Myślicie, że papa? Ale emocje. No, kurwa, szybciej. Prawda. No, uff, kurwa, już myślałem, no. Masakra, kurwa. Dobrze, ale, Aniu, jak ale emocje. Znacie się, przyjaźnicie z Jolą? No, już dobre 7 lat, czy nawet dłużej troszeczkę. Wiesz o niej wszystko? No, tak mi się wydaje. Pytanie 10. Młody Jerzyk. Czy kiedykolwiek naśmiewałaś się ze swojej przyjaciółki Anny za jej plecami? O kurwa. Czy kiedykolwiek naśmiewałaś się ze swojej koleżanki za plecami? Jaka może być odpowiedź? Oczywiście, że nie. Bakusio, dzięki za 3 miesiące. Tak. Ta odpowiedź o, to... O kurwa... Damn... Prawda. Na ile ważny dla ciebie jest... Smutno jej się zrobiło. ...człowieka? To jest akurat pytanie źle skierowane, ponieważ ja zawsze patrzę w serce człowieka i wygląd jest jakby takim dodatkiem do tego. Pytanie 11. Czy poddałaś się operacji powiększenia biustu i nie przyznałaś się do tego bliskim, bo było ci wstyd? A ty co zrobiłeś?
No i jeżeli tak, to wolę nie wiedzieć. To jest debil. Zmarnował, kurwa, przycisk na takie gówno? Ale co z tego, kurwa? To jest debil. No przecież... Jest... Nie no... No, zdecydował, ale że nie chce. Ale dlaczego mi to zrobiłeś? Moja decyzja, tak? Bo co? Takie ich prawo. Znaczy nigdy nie mówiłaś, takie to ich jeżeli... prawo. Nie chciał usłyszeć... No ale przecież to było głupie pytanie w ogóle. Nie, to chodzi, ale wiesz, mam jakieś tam swoje wyobrażenie na twój temat i jeżeli teraz się... Co? ...się okaże, że nagle tak, no to po co to zmieniać? Niech tak zostanie. Takie ich prawo, ja cię zabiję. Dalej. To jest debil. Zmarnować, kurwa, przycisk na takie pytanie. Takie banalne pytanie, no proszę cię. Ale Rafał nie chciał usłyszeć odpowiedzi na to pytanie i... Ty jesteś debilem, Rafał, przysięgam, nie? Tego pytania nie było. Zygu. Ale pytanie 11 oczywiście będzie. Co on ma, kurwa, wyobrażenie o cyckach matki? I co to zmienia, kurwa? Ja pierdolę, co to, kurwa, jest w ogóle? A ta szansa została wykorzystana, więcej już z tego przycisku bezpieczeństwa nie możecie skorzystać. Dobrze, to w takim razie pytanie... Rafał pewnie jeszcze rano jadł z tego cycka? Pewnie tak wygląda. Czy fantazjowałaś o seksie z którymś ze swoich lokatorów? Ja pierdolę, jeszcze gorszą jej wjebali. Ja pierdolę, ale ty jesteś głupi, kurwa, jesteś taki głupi, nie? Asy, dzięki za 2 miesiące. Tak. No tak. Kurwa, szkoda, że nie jestem lokatorem. Prawda. Dosyć długo się zastanawiałeś. Bo prawdę mówiąc, to chyba bardzo rzadko mi się zdarzało, ale coś tak mi przed oczami, taki obraz się tworzy. No, dobrze. To było 11 no, pytanie. No, dobrze. A to oznacza, że zakończyłaś drugi etap, ani razu nie skłamałaś i wygrałaś 15 tysięcy złotych. Gratulacje! Wyluzuj się! Jak ma się wyluzować, jak spierdoliłeś, kurwa, przycisk, wykorzystując na najprostszym pytaniu na świecie. Czy chcesz grać dalej? 4 pytania w trzecim etapie do wygrania 30 tysięcy złotych. Tak. Nie boisz się? Motyle w brzuchu są, stresik, adrenalina, no ale cóż, trochę to lubię, gram dalej. Godesto, dzięki a za pierwszy miesiąc. Rozpoczynamy trzeci etap gry. Rafał, dlaczego nie chciałeś usłyszeć odpowiedzi na to pytanie? Znaczy, no tak jak wspomniałem, ogólnie chodziło o to, że nigdy na ten temat jakoś nie rozmawialiśmy. Choć nie powiem czy, że nie zastanawiałem się, jak to tak rzeczywiście z tym jest. No ale już jakiś tam, jakiś wizerunek sobie w głowie stworzyłem, no i nie chciałbym tego zmieniać, żeby już tak zostało. Ale co, kurwa, sztuczne cycki mają wpływ na... Ty jesteś debilem, kurwa, co ty gadasz w ogóle? Ty się boi, kurwa, cycków, kurwa? To on marzył o ich cyckach, ja nie rozumiem, co on, kurwa, gada? Kazałoby ci to? Tak. A ty chciałaś odpowiedzieć na to pytanie? Tak, ale powiedziałam Rafałowi, że jeżeli przyjdzie taki moment, że czegoś będzie na przykład się obawiał lub miałoby to zniszczyć nasze relacje, to żeby użył tego przycisku. Zdziwiłam się, że zrobił to w takim momencie. Nie wiem, czy to nie był falstart. Nie wiem, czy nie zrobiłeś tego zbyt wcześnie. Co to kurwa obchodzi? Ja nie wiem, kurwa. Ale zostawmy. No tak. Masz sztuczne cycki, mamo. Nie chcę z tobą mieć do czynienia. Cycki mu zniszczyły relacje. Kurwa, ja nie wiem, twoja matka, stary, jakie to ma znaczenie w ogóle? Czy dzięki operacjom plastycznym udało ci się Czyli to prawda, kurwa. No i tyle masz z tego debilu jebany. O kurwa, Zygmunt, ale żeś dojebał teraz pytanie. Zacznie zwalczyć swoje kompleksy. Ale debil! Mamo, nie karm mnie tymi modyfikowanymi dojcami! Nienawidzę twoich modyfikowanych dojców!
O kurwa. Prawda. Czy chcesz coś więcej powiedzieć? Na oczywiście, że tak. Jako dziecko małe, właściwie 12-letnie, byłam żywym srebrem. Kaskaderem nawet, wiem, w cudzysłowie oczywiście. Często miałam blizny, często miałam wypadki i właśnie rekonstrukcja łydki, dwie operacje. Poza tym tutaj miałam powiekę i wargę po wypadku dosyć solidnie uszkodzoną. I chirurg plastyk miał naprawdę co robić. I wtedy czułam się taką dziewczynką właściwie, niezbyt ładną przez to, że miałam tu blizna, tam blizna, tu jakieś nierówności. I właśnie pewien bardzo dobry doktor, szczeciński zresztą, doprowadził to wszystko do porządku i poczułam się znowu normalnym dzieckiem. Ej, zauważyliście, że oni wszyscy mają te kurwa takie kamizelki, kurwa? Teraz to dopiero zauważyłem. Ona też ma taką kamizelkę, ta matka jego. Operacje plastyczne pomogły ci w życiu. Tutaj. Co jest, kurwa? Ta kobiecina naprawdę nie były to takie operacje, jakie się... osobę i taką sympatyczną. Zobaczymy. Ale niewątpliwie mi pomogło. 2008 rok, no ja wiem, ale chodzi mi o to, że ciekawe, czemu się wszyscy ubrali tak, kurwa, AOD. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek próbowałaś swoich sił w tańcu erotycznym? O kurwa, a ten debil myślał, że pytanie o cycach będzie, kurwa, jakieś... No i tyle. Tak. Ten syn już nie wytrzyma zaraz. Odpowiedź to... OMG, stinky cheese, yikes! Prawda. Jak wypadły próby? To było wyłącznie dla mojego partnera, w domowym zaciszu, rozpalony kominek, kolacja romantyczna. No, wydaje mi się, że troszeczkę erotyzmu w takich mój chwilach jest pozdrawiam cię, wskazane. Czegoś nie robi dla swojego mężczyzny. Jestem jak złota rybka, mówisz i masz. Pytanie 14. Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks z dwoma partnerami naraz? O kurwa, mać. Syn, kurwa, deduma, nie? Ta odgłos jest, kurwa, nie, powiedziała, że nie. Uwaga. Prawda. No. On tak, no. Kurwa. Spodziewałaś się tego pytania? Tak, bo jestem dosyć kontrowersyjną osobą i wielu ludzi mnie o to pyta. Także nie jestem zaskoczona. Przed tobą jeszcze jedno pytanie w tym etapie. Pytanie 15. On serio się z nią pierdoli? Przestań tak mówić, stary. Że w każdym momencie możesz się wycofać. Do tej pory wygrałaś 15 tysięcy złotych. On jest bardziej zazdrosny niż jej facet, ale tutaj chyba nie ma jej faceta, jest tylko ten przyjaciel, nie? No ona chyba nie jest żadnym facetem. Niby nie najmłodsza, ale wiecha w tym i w te cycutki i pogigotało po całym. Na kolejne pytanie, wygrasz 30 tysięcy złotych, jeśli skłamiesz... Ale byłaby motorówka, Kalesen, co ty piszesz, człowieku? Czy mam przeczytać pytanie 15? Się. Tak. Oto 15 pytanie. No już, czy masz kurwa! Masz wrażenie, że twoi przyjaciele zrzucają odpowiedzialność za swoje życie na twoje barki? Na bank gościu. O kurwa, ale po chuj czytasz na głos. Przepraszam. Pomyliły mi się Niki, to nie był Kaleson jak coś. To był kto inny. Oto... Siema, wracam do ciebie po 6 latach. Witam serdecznie, Vigores. Czy masz czasem wrażenie, że twoi przyjaciele zrzucają odpowiedzialność za swoje życie na twoje barki? Niezła gujnia. Tak. Let's go! Ta odpowiedź to... Ten zjeb to jest syn? No, niestety.
prawda. Kieruję swój team. Zakończyliśmy trzeci etap. Wygrałaś 30 tysięcy złotych. Brawo! Brawo! Nie, to sporo pieniędzy. 30 tysięcy. Tak, mogłabym wydać kolejną książkę. A, to na to by poszło, tak? Tak. Ty sama wydajesz swoje książki? Sama. Sama je kupujesz? Nie. Mam troszeczkę fanów. Czy interesujesz się psychologią? Bardzo. Wiesz, co to jest mechanizm Bajera? Okay, let's go. Tak. Wiesz, że czasami zdarza się tak, że w głębi duszy wiemy co innego, niż wydaje nam się, że wiemy. Chciałbym ci o tym przypomnieć przed zadaniem ci pytania. O kurwa. Czy chcesz zagrać w czwartym etapie? Dawaj, lecisz kurwa. 75 tysięcy złotych. Dawaj. Ale jednocześnie spore ryzyko. Mogłabym poradzić się wszystkich? Tak, to z jednej strony, ja tylko przypomnę, że to z jednej strony są tylko trzy pytania i aż trzy pytania. Proszę bardzo. Maciele, nie wiem, czy mam dzisiaj siły na RDR-a, wiesz, bo mnie gardło boli, a muszę głos, kurwa, tam zmieniać. Aniu, co myślisz? Nie wiem, czy tam ranę, wiesz, dzisiaj. Myślę, żebyś dalej szło. A nie chcę też przesadzać, dopóki do lekarza nie pójdę. Karolinka? Bo po wczoraj mnie tak gardło bolało, stary, jak zmieniałem ten głos, że chuj. Dobrze, poproszę cię w takim razie, wszystko wiesz, wszystko przeanalizowaliśmy. No. Proszę cię o odpowiedź na pytanie, czy grasz dalej? Tak. Jest, gra dalej! A zatem, rozpoczynamy czwarty etap, trzy pytania, do wygrania 75 tysięcy. Nie wiem, chyba na 14 chyba? Pytanie 16. Tak, odpiszę ci, Kaleson. Czy byłabyś zła na swojego syna Rafała, gdyby postanowił ożenić się ze swoją obecną partnerką? O kurwa. Mam tylko tyle, pozdro Jasiu. Dzięki Jasiu. I lovelane bebe, wyrukam ci kolegę. Nie. Jak chuj, kłamstwo. Ta odpowiedź to... Jak chuj. Kłamstwo. Kłamstwo jak chuj. Kłamstwo. Przykro mi, ja tak wynika z analizy badania na wykrywaczu kłamstw. Ja pierdolę. Być może gdzieś głęboko... A, kurwa, gratulacje, kretynie. ...w duszy. Gratulacje, kurwa, kretynie. Chciałabyś dla swojego syna księżniczkę z bajki. Tak. Trudno. Może być. Dziękuję ci. Dziękuję również. Dziękuję. Trudno. Zapraszam. Jesus.